Od 1 lutego rozpoczną się prace remontowe na odcinku drogowym Police-Szczecin w miejscowości Przęsocin. Prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia zostanie tam wprowadzony ruch wahadłowy. 1 lutego wykonawca prac drogowych na odcinku drogowym Police-Szczecin rozpocznie wycinkę drzew. To początek drugiego etapu inwestycji w tamtym obszarze. Pod koniec przyszłego tygodnia, jeżeli pogoda pozwoli, planowane jest natomiast rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, podczas których wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch wahadłowy będzie obowiązywał na odcinku około 280 metrów i rozpocznie się od około 160 metrów za nowo powstałą wyspą rozdzielającą jezdnię do skrzyżowania z ulicą Polną w Przęsocinie. Koszt inwestycji to blisko 15 milionów złotych. Prace związane z przebudową połączenia drogowego powinny zakończyć się 30 kwietnia 2022 roku.